Idziemy w takim kierunku, żeby też edukacyjnie, że powiem, pokazywać klientom, nie, że otworzymy zwykłą pijalnię, zwykły lokal, tylko tutaj ma się dziać, ma się coś kręcić, ma się coś dziać, mamy klientów uczyć, pokazywać. Witam serdecznie, dzisiaj naszym gościem jest pan Mirosław Pelczar, właściciel pijalni czekolady. Dzisiaj jesteśmy na otwarciu nowego lokalu w Rzeszowie, w Millennium Hall. Proszę powiedzieć w paru słowach, jak doszło do tego, że dlaczego Rzeszów, dlaczego tutaj kolejna pijalnia? Witam serdecznie, nazywam się Mirosław Pelczar, jestem właścicielem właśnie pijalni czekolady w Rzeszowie. Dlaczego Rzeszów? Pierwsze pytanie. No dlatego, że mamy bardzo dużo klientów Rzeszowa, jeździ do Korczyny. No i zawsze myśleliśmy też o Rzeszowie, o większym mieście. My jesteśmy, wiadomo, w Korczynie, w małej miejscowości, tam sobie działamy. Przyjeżdżają ludzie do nas, można powiedzieć, z całego Podkarpacia, już z całej Polski. No i chcieliśmy być po prostu bliżej też Rzeszowa. No i dlatego jesteśmy dzisiaj w Millennium Hall. Kilkanaście minut temu nastąpiło otwarcie. Lokal, widzimy, powoli zapełnia się. Czy jest pan zadowolony z tego otwarcia dzisiejszego? Tak, oczywiście jestem zadowolony. Jestem zadowolony też z naszego czasu pracy, bo ten czas pracy był bardzo krótki. Półtora miesiąca, żeśmy otworzyli ten miesiąc, co wydaje mi się, nie wydaje mi się, wiem, że było ciężko, bardzo trudno, nieprzespane noce, po 20 godzin na dobę. Korczynę otwieraliśmy, że powiem, 3 miesiące, też w takim tempie szybkim, no ale tu już było tempo ekspresowe, także półtora miesiąca. Jestem zadowolony. Co można tutaj nabyć? Oprócz jakichś klasycznych czekolad, czy są tu jakieś produkty takie, które nie są dostępne w Korczynie, czy asortyment jest taki sam? Asortyment jest podobny. Karta menu jest taka sama jak w Korczynie, czyli mamy wszelakiego rodzaju czekolady pitne, od takich klasycznych, po czekolady z dużymi dodatkami, z alkoholami, z lodami. Także to jest praktycznie też na słodko, mamy różne desery. No i oczywiście szeroki wachlarz wyrobów czekoladowych pakowanych, czyli produkty czekoladowe w postaci tabliczek czekoladowych, figurek, pralinek, kremy czekoladowe, które tutaj mamy po mojej prawej stronie, że powiem, nasza nowość, krem czekoladowo-orzechowy, taki do smarowania. Także jest tych produktów bardzo dużo, także można, że powiem, kupić cokolwiek. Słyszeliśmy też od tutaj jednego z pracowników, że niebawem będzie można nabyć także alkohol, tak? Także czekacie na koncesję. Tak. Czekamy na koncesję. Też będzie tutaj po naszej lewej stronie, mamy jeszcze taki jeden bar niegotowy. Właśnie czekamy na koncesję i tam będzie nowe wydanie, czegoś fajnego, czyli połączenie, że powiem, drinków, że powiem, z czekoladą, czego też jeszcze na taką skalę nikt nie robił. Także my to zrobimy. No chcemy być pierwsi, połączyć właśnie drinki takie klasyczne z czekoladami, także będzie to też coś innego. Zapowiada się ciekawie. Skąd w ogóle pomysł na taki, a nie inny wystrój? Czy nawiązuje to taki wystrój do czegoś, może do jakiegoś filmu, książki, czy podróży? Od samego początku, generalnie pierwszej pijalni, która powstała u nas 4 lata temu w Korczynie, to była taka pijalnia, że powiem, mała, gdzie teraz mieści się nasza lodziarnia, ma tam 1,70 m kwadratowych. Od samego początku tak sobie wymyśliłem, po prostu taki styl, bajkowy, fabryka czekolady, rury, wszędzie, że powiem, płynąca po bokach, że powiem, czekolada i masę informacji takich tematycznych, żeby klienci mogli chodzić przy okazji, że powiem, i oglądać, zobaczyć, poznać tajniki, że powiem, produkty czekolady. No i dlatego poszliśmy w takim kierunku, żeby też edukacyjnie, że powiem, pokazywać klientom, nie, że otworzymy zwykłą pijalnię, zwykły lokal, tylko tutaj ma się dziać, ma się coś kręcić, ma się coś dziać, mamy klientów uczyć, pokazywać, na czym polega, że powiem, produkcja prawdziwej, najwyższej jakości czekolady. Czy jakieś atrakcje dla najmłodszych, powiedzmy, coś takiego jak warsztaty czekoladowe, czy jakieś wypiekanie produktów czekoladowych będzie dostępne? Oczywiście, także tak, będą warsztaty dostępne, będą prowadzone troszkę później, będą się właśnie tutaj odbywały na tej scenie, także będą takie tradycyjne warsztaty jak w Korczynie, które są bardzo popularne już w całej Polsce, ale też będzie taka opcja, że powiem, inna, której w Korczynie nie ma. Generalnie będzie można sobie nabyć takiego misia, misi zostaje naszą, że powiem, maskotką firmową, czyli kupimy sobie misia czekoladowego i dzieci, że powiem, mogą będą sobie wchodzić i dekorować tego misia różnego rodzajami czekolad. Mamy też symulatory, że powiem, wzrostu drzewa kakaowca, symulator, że powiem, mapy świata, gdzie kakao rośnie. Mamy palmiarnię, gdzie będzie już można oglądać, że powiem, różne drzewa kakaowca, które już pielęgnujemy. Na razie mamy je małe, ale niedługo będą rosły większe. No i będziemy cały czas dokładać też nowe atrakcje. Oczywiście mamy pociągi jeżdżące i też będziemy sukcesywnie tych atrakcji w miarę możliwości dokładać. Życzę powodzenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.